między 4 a 5 rano rozpoczęła się II wojna światowa. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego autorskiego kanału Łukasz Kazyk History Story. I jak zawsze, troszkę sakramentnie, ale bardzo ważnie, przypominam Wam, że widzimy się tylko i wyłącznie na History Story w każdy wtorek o godzinie 20 i na żadnym innym kanale już nie. Dzięki Waszemu wsparciu jest to druga wyprawa poza Dolny Śląsk. Pierwsza była województwo świętokrzyskie, a teraz przekraczam właśnie granicę województwa dolnośląskiego z Wielkopolskim i ruszamy w Wielkopolskę. Ale akurat granica dolnośląskiego województwa z Wielkopolskim pokrywa się z granicą II Rzeczypospolitej z III Rzeszą. I właśnie ją teraz przekroczyłem w Baranowicach, gdzie znajduje się jedyny w Polsce z 1939 roku oryginalny szlaban granicy Rzeczypospolitej. Rzeczpospolita, wy tej o drugiej RP, suma łączna granic wynosiła 5529 km, z czego 240 km to były granice morskie. 109 km mieliśmy granicę z Łotwą. Ciekawostka, 121 km z wolnym miastem Gdańsk, 349 km z Rumunią oraz 507 km z Litwą. Do tego dochodziła granica ze Związkiem Radzieckim na wschodzie, 1412 km, plus granica na południu z Czechosłowacją, 984 km, i największa granica lądowa, jaką posiadała II Rzeczypospolita z państwem Adolfa Hitlera, z III Rzeszą, z Niemcami, 1912 km. Za moimi plecami tej granicy 1 września 1939 roku bronił 56. Pułk Piechoty Wielkopolski. Żołnierz września był twardy, zdeterminowany, ale nie miał za sobą zaplecza. Nie miał ze sobą takiego uzbrojenia i takiego zaplecza logistycznego, jakim mieli Niemcy. To, że żołnierz września bił się krwawo, mocno i bohatersko, nie pomogło, aby w 1939 roku Polska tą wojnę wygrała. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Resort Jedlinka, browar, hotel i hostel. To moja ulubiona miejscówka w Górach Sowich, której historię odkrywam od przeszło już 18 lat. Złap totalny chill out z Lemon Georgem. Poczuj rzeźkość cytrusów i ożywszy smak lemoniady. Wrzuć na luz i daj się ponieść pełnemu orzeźwieniu. W sierpniu 1939 roku ta granica wynosząca 1912 km była najbardziej gorącą granicą w Europie. Ludzie wyczuwali, że wybuchnie wojna. Wyczuwali. Szczególnie tu w terenie przygranicznym.
Po drugiej stronie, po stronie III Rzeszy, praktycznie nie było dnia, aby nie było prowokacji wobec strony Polski. Na przykład w sierpniu 1939 roku, 2 tygodnie przed wybuchem wojny, po drugiej stronie ludność urządziła niemiecka fest, krzycząc w stronę Polaków obelżywe hasła i cały festyn był pokryty wielkimi flagami ze swastyką. Słoneczny wieczór. W pobliskim wówczas polskim Krotoszynie zegar na wieży kościelnej wybija 21:00. W koszarach odbywa się wieczorny apel żołnierzy. Nagle jak na zawołanie, wszystkie psy w miasteczku zaczynają przerażająco i żałośnie wyć. Strach pada na mieszkańców, gdyż przypuszczają, że jest to omen wojny. Tak kończy się 31 sierpnia 1939 roku. Między 4 a 5 rano rozpoczęła się II wojna światowa. Ale jeszcze wcześniej, 1 września o 2 w nocy, tą granicę przekracza patrol niemiecki. I zaraz obok polska straż graniczna otwiera do niego ogień i przepędza go na stronę III Rzeszy. Później, tak jak powiedziałem, wybuchła już II wojna światowa. Sierpnia 1939 roku w Rawiczu Tadeusz Myszkiewicz, jeden z mieszkańców właśnie tego miasta, dostaje polecenie, aby zgłosić się w komendzie ratusza z 3 kolegami. Będą patrolować miasto nocą. Będą sprawdzać, czy nie kręcą się jacyś podejrzani osobnicy, chodzi o dywersantów niemieckich, oraz czy też miasto jest zaciemnione i szczególną uwagę zwracać na mieszkania Niemców, którzy tutaj przed wojną mieszkają. Koło dworca o godzinie 3 w nocy, 1 września, leci samolot niemiecki. Pan Tadeusz wspomina, że leciał tak nisko, iż widziałem łeb tego nazistowskiego, hitlerowskiego, niemieckiego gada. Szef dworca, dyżurny dworca, powiedział, że o 2 w nocy dywersanci przekroczyli granicę, ale dostali takiego łupnia od polskiej strony granicznej, że musieli z powrotem uciekać do Rzeszy. Przyszedłem do domu, wspomina Tadeusz Myszkiewicz. Patrzę, a tato siedzi tak, z zawieszoną głową przy radioodborniku. To już jest rano, 1 września. Nadawana jest mowa Adolfa Hitlera. Rozpoczęła się II wojna światowa. Patrzę, ojciec był załamany wybuchem wojny. Był po prostu ścięty z nóg. Mówię do taty: tato, jak my na ten Berlin pójdziemy? Jak? Z kijami? Ojciec odpowiada: pójdziemy, synu, ale w kolumnie jeńców. Oni nas zdeklasują. I to rzeczywiście nastąpiło. Tak jak powiedziałem, około 2 w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1939 dywersanci niemieccy przekraczają granicę i zajmują folwark. I tu już widać, jak będzie wyglądała wojna ze strony Niemców. Łapią polskich rolników, biją do nieprzytomności, podpalają zboże, siano. I w kłębach dymu i pożarów chcą nacierać na Rawicz, ale dostają w tyłek i muszą uciekać. Rawicza broni 8 kompania żołnierzy polskich pod dowództwem świetnego i mocnego oficera, Stefana Otworowskiego, kapitana Stefana Otworowskiego. To dzielny żołnierz września 39. Chce się bić z Niemcami i chce się bić krwawo. Ale dostaje rozkaz, aby opuścić to miasto. Dlatego, że zgrupowanie wojsk hitlerowskich koło Bojanowa tworzy jeszcze większe zagrożenie, okrążenia. Żołnierze opuszczają Rawicz i właśnie na taką okazję czekają hitlerowcy. Zajmują miasto od strony Masłowa.
wkraczają do miasta, do Rawicza. Jest 1 września 1939 rok. Są witani entuzjastycznie przez niemieckich mieszkańców miasta. Krzykać Heil Hitler, witajcie, precz z Polakami. 10% tego miasta stanowili tylko Niemcy, więc nie jest ich wielu. Niemcy bardzo szybko tworzą nowe władze niemieckie, a na ratuszu zaczyna powiewać flaga ze swastyką. Radość nie trwa jednak długo, dlatego że wojska polskie zostaną przywiezione autobusami i atakują Niemców w Rawiczu i odbijają miasto. Już 2 września 1939 roku polskie wojska z powrotem są w Rawiczu. Toczą się walki tutaj, gdzie jestem, na plantach. Ginie jeden polski żołnierz, podoficer, dwóch szeregowych, 16 zostaje rannych. W tym paskudnie ranny jest kapitan Otworowski. Dostaje postrzał w twarz z broni myśliwskiej, z fuzji. Piątego września 1939 roku Niemcy wkraczają ponownie do Rawicza. Polacy już nie są w stanie odbić miasta. Ogólna sytuacja na froncie jest tragiczna. Wojna obronna jest przez Polskę przegrywana. Bitwa graniczna się skończyła. Niemcy nacierają w głąb kraju. Później Rawicz i powiat rawicki jest wraz z Wielkopolską wcielony do Rzeszy. Następuje krwawy i mroczny czas niemieckiego, hitlerowskiego, potwornego terroru. W 1940 roku Niemcy niszczą pomnik w Rawiczu nieznanego żołnierza. A tam, gdzie stał pomnik i tu na plantach, gdzie idę, ustawiają ławki, gdzie jest napisane Nur für Deutsche, tylko dla Niemców. Biada każdemu Polakowi, który by spróbował na tej ławce usiąść. Niemcy sieją potworny terror. Z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada któryś z katów szwabskich wpada na dantejski pomysł. Demoniczny pomysł. Każe rozstrzelać z tej okazji 11 Polaków. W Lesie Sarnowskim w 1942 roku SS-mani rozstrzeliwują 300 polskich Żydów. Zakopują ich, czasami jeszcze półżywych, w 36 grobach. Na plantach ustawione ławki Nur für Deutsche. Są takie właśnie opowieści, które pokazują tragikomedię tamtego czasu, ale są to opowieści ludzkie. A ja wam zawsze powtarzałem, że historia ma przede wszystkim twarz zwykłego człowieka. I na przykład Szewc, polski Szewc z Rawicza opowiada, że jak tylko zobaczyłem ten napis niemiecki, że tylko dla Niemców, sporządziliśmy z kolegami inny napis, że niemieckie tu o są wasze, a ławki będą zawsze tylko nasze. Ktoś zobaczył, zaczęło się śledztwo, musieliśmy w nocy pozrywać te napisy, żeby nie było jakichś reperkusji wobec niewinnych ludzi. Polakom brakowało wszystkiego, szczególnie tym, którzy palili papierosy. Niemcy siedzieli rozłożeni na ławach, palili papierosy, zaciągali się. A ci, którzy palili, zbierali niedopałki, ale tylko wtedy, kiedy nie widziano Niemców. Jeden z mieszkańców greckiego pochodzenia, Polak Brytus, zbierał niedopałki i zobaczył niemieckiego oficera, który zamaszyście się zaciąga i rzuca niedopałek koło ławki. I mówi do niego, że tu jest taki duży, możesz sobie zabrać. A Polak ten dowcipnie odpowiada temu butnemu Szwabowi. Nie, nie mogę zabrać. Tam jest napisane, że wszystko, co jest koło ciebie, łącznie z ławką, jest tylko i wyłącznie twoje.
13 listopada 1939 roku weszło generalne rozporządzenie dotyczące właśnie ziem wcielonych do Rzeszy, w tym właśnie Rawicza, że Polacy i Polki mają obowiązek kłaniać się Niemcom w mundurach. Polak musi ściągnąć czapkę, kiedy będzie szedł niemiecki oficer w mundurze i ukłonić się w pas. Polka ma się tylko ukłonić bez ściągania nakrycia głowy. Jeden z mieszkańców Rawicza tak wspomina tamten czas okupacji. Szliśmy z kolegą. Zobaczyłem po drugiej stronie niemieckiego policjanta. Specjalnie przeszliśmy na chodnik, aby nie ustępować mu miejsca, bo do tego trzeba było jeszcze się ukłonić i ustąpić miejsce, i aby nie musieć się mu kłaniać. Myśleliśmy, że nas nie zauważy. Ale on przeszedł, łypnął okiem i krzyknął: "Halt, polnische banditen!" Musieliśmy się zatrzymać. Zawołał nas i zapytał, dlaczego się mu nie ukłoniliśmy. Czy nie znamy rozporządzenia o ukłonach wobec niemieckiego munduru? Godła, flagi ze swastyką, proporczyka, którym będzie zawieszony przy limuzynie rządowej. Odpowiedzieliśmy, że tak, ale zagadaliśmy się. Nie zauważyliśmy, że bardzo pana policjanta przepraszamy. Oczywiście on się uśmiechnął, wyciągnął kajet i zapisał nam po 2 marki kary mandatu i powiedział: następnym razem, jeżeli tego nie zrobicie, wylądujecie tutaj, właśnie w więzieniu rawickim, gdzie w czasie okupacji była potworna katownia niemiecka. A Rawicz słynął właśnie z tego więzienia, bo jeszcze przed wojną Wielkopolanie mówili takim sloganem: kto nie ryzykuje, ten w Rawiczu nie siedzi. To był 39 rok, listopad. Niemcy nie mieli jeszcze takich wyrafinowanych sytuacji związanych z terrorem. Oni dopiero się rozkręcali. Gdyby tych chłopaków ten policjant spotkał 2 lata później, dostaliby kulę w łeb albo natychmiast wylądowaliby za murami właśnie tej gestapowskiej katowni. Ale znam jeszcze jeden przypadek ludzi, którzy, chroniąc swoje dzieci, trafili tutaj i nie wyszli żywi. Widzicie po mojej lewej stronie przepiękny mural ilustrujący czas powstania wielkopolskiego. Bardzo udanego i świetnego powstania, które właśnie Wielkopolanie wypowiedzieli swojemu zaborcy Niemcom. Wracając do czasów II wojny światowej, Wiktor Pigla wziął ślub w 1939 roku w styczniu. W 1942 roku miał 2 dzieci, 2-letniego Tadzia i 5-letnią Annę. Zima 1942 roku była potwornie mroźna. Nie było opału. Wiktor zauważył słup, stary słup telegraficzny nieczynnej linii. Więc postanowił z kolegą ten słup wyciąć. Będzie na kilka dni, aby ogrzać dom, a szczególnie małego Tadzia i Annę. Wycina. Hitlerowcy stwierdzają, że to sabotaż. Sabotaż przeciwko wielkoniemieckiej Rzeszy. Łapią Wiktora i jego kolegę. Jeszcze raz saniami, upokorzony, ma ten słup przywieźć. Spędzają Polaków. I mówią, że za to Wiktor wyląduje właśnie w więzieniu. W rawickim więzieniu, gdzie szaleje tyfus i szaleje terror hitlerowski. Wiktor nigdy nie opuszcza już więzienia w Rawiczu. Tak wyglądał czas okupacji polskiego miasta Rawicz. On się skończył 22 stycznia 1945 roku, kiedy to Armia Czerwona weszła do Rawicza i wyzwoliła to miasto od niemieckiego okupanta. I bardzo szybko, zaraz za murami tego więzienia, stworzyła NKWD-owską, uboską katownię. I dalej męczono tam ludzi i dalej zabijano w tył głowy bez wyroku. Tak jak wcześniej. Więc za murami tego więzienia, po wyjściu stąd Niemców, niewiele się zmieniło. Dziękujemy, że jesteście z nami. Dziękujemy, że nas wspieracie kawą, że wspieracie nas przez kanał YouTube, bo przecież pod każdym filmem jest zakładka Podziękuj. Wystarczy w nią kliknąć i możecie wyrazić gest wsparcia dla naszej pracy.
jeździmy po kraju, to nasza druga wyprawa. Mrzonki o tym, że skupiamy się tylko na Dolnym Śląsku, można włożyć w kolejne karty późnych dzieł braci Grimm i baśni Andersa. Do zobaczenia w każdy wtorek o godzinie 20. Jeszcze raz za wszystkie suby, lajki i ciepłe komentarze. Bardzo Wam dziękujemy.